Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Talk no Jutsu w Naruto i Boruto i dlaczego jest to totalnie bez sensu. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, że Naruto jak i jego syn mają zdolności lepsze niż techniki wzrokowe Uchiha i potrafią przekonać każdego do kompletnie odmiennego zdania głupim gadaniem. W zasadzie tutaj moglibyśmy zakończyć ten odcinek, wszystko zostało powiedziane, no to cześć! Nie no, oczywiście żartuję. Otóż weźcie sobie jakąś sytuację z własnego życia, w coś co wierzycie. Powiedzmy, że nie wierzycie w Boga, w porządek na świecie, więc żyjecie z dnia na dzień i robicie co chcecie. Kradniecie, palicie całe wsie i niszczycie co wasza dusza zapragnie i przy tym wszystkim nikt wam nic nie może zrobić, bo nie ma takich sił, co by was zatrzymała. To jest typowa sytuacja postaci z Naruto, którą właśnie on chce przekonać. I nagle tutaj przychodzi do was ksiądz. Mówi wam, że to złe. Nie wolno tak. Mówi o konsekwencjach waszych czynów. Ogółem zaprzecza wszystkiemu, w co wierzycie i nagle BUM! Zmieniacie zdanie o 180 stopni, stajecie się wręcz przykładnym obywatelem, a wszystko co robiliście przedtem zostało wam wybaczone. Fajnie, co? Nie wiem jak w waszym przypadku, ale jeśli ja mam zdanie na jakiś temat, to staram się go trzymać i polemizować, jeśli przychodzi taka potrzeba. Nie mówię, że nigdy zdania nie zmieniam, czasem po prostu trzeba się przyznać do błędu i tyle. Jednak to nie domino, przez jedną zmianę nagle nie zmienia się cały mój światopogląd. Nie twierdzę, że nigdy u nikogo tak się nie stało, bo ktoś może mieć jakieś objawienie i nagle z dnia na dzień jest innym człowiekiem, z jakimś tam swoim bagażem. Jednak zdarza się to tak rzadko, że można uznać to jednak za ewenement. Osobiście uważam, że jest tego zdecydowanie za dużo w Naruto i Boruto. I można było to poprowadzić inaczej, albo po prostu nie dawać możliwości do zmiany niektórym postaciom, bo później wychodzą takie głupoty. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!